Czy wiesz, że gotowanie to także sztuka? Tak, tak, to prawda i nasz challenge jest tego dowodem. Będzie nie tylko smacznie, ale i pięknie. Możesz się o tym przekonać na własne oczy. No to zaczynamy! Jak to nudno, kiedy wreszcie coś zrobimy? Właśnie teraz, Zak, musicie zrobić naleśniki w kształcie Spidermana. Serio? Nic ciekawego w tym nie widzę. Jesteś taka nudna, Kate. To jest super! Spodoba ci się. Ja na przykład uwielbiam Spidermana. On jest taki fajny. Na pewno wyjdzie mi idealny naleśnik. O, tobie też całkiem nieźle wychodzi. Możesz ze mną wygrać. Muszę coś wymyślić, bo inaczej przegram. Ten pająk mi w tym pomoże. Pająk, pomocy! Boję się pająków! Zak, zabierz go szybko, błagam cię! Co się dzieje? Kate, natychmiast przestań oblewać mnie kolorowym ciastem! Jestem już cała brudna! Niszczysz mój makijaż i moje ubrania! To oburzające! Przepraszam, nie chciałam tego zrobić. Wystraszył mnie pająk. Zapomnijmy o tym i rysujmy dalej. Już prawie skończyłam. Ja też. Teraz mój rysunek jest zdecydowanie lepszy od rysunku Kate. Zaraz się przekonamy, Zak. Nie twierdzę jednak, że wygrywam. Super! Mój naleśnik jest o wiele ładniejszy. Chwileczkę, tylko pozbędę się ciasta z twarzy i popatrzę na wasze prace. Czy to ja wygrałem? Nie wierzę, o mój Boże! Co to jest? Chyba trzeba za to pociągnąć. Zróbmy to razem, Zak. O nie, żałuję, że w ogóle to zaproponowałam. Przestań, wystarczy, już jesteśmy przemoczeni. Niespodzianka. A ja myślałam, że spodoba wam się taki kolorowy prysznic. No w sumie to nawet zabawne. Zak, zachowujesz się jak dziecko. Poddaj się, Kate. Wciąż jestem silniejszy od ciebie. Jeszcze nawet nie zaczęliśmy konkursu, a wy już się kłócicie. I po tobie, Zak. Załatwiłam cię. To już nie ma znaczenia, Kate. Lepiej spójrz tutaj. Nie wiem jak ty, ale ja z łatwością zrobię naleśnik w kształcie KitKata. Zak, no co tak siedzisz? Zaczynaj! Masz rację, nie ma ani minuty do stracenia, jeśli chcę wygrać ten batonik. Najpierw trzeba zrobić kontury. Nie wygląda jeszcze dobrze, ale wkrótce się to zmieni. Radzę ci się pospieszyć, no bo ja już kończę. To jest takie pyszne, uwielbiam czekoladę. Monika, dlaczego jesz naszego batonika? On miał trafić do mnie. Zak, co z tobą? Obudź się. Zepsujesz swojego naleśnika. KitKat, uwielbiam go we wszystkich postaciach. Jest taki chrupiący i czekoladowy. Muszę go wygrać. No, obawiam się, że z takim podejściem nie masz szans. Ale ja tak. Mój naleśnik wygląda świetnie. Myślę, że jest już gotowy. Czas go odwrócić. To prawdziwe arcydzieło. Ojej, co ja zrobiłem? To straszne. Gdzie jest moja łopatka? Muszę to natychmiast naprawić. Obawiam się, że nic więcej nie zrobisz w tej sytuacji. Jaki gorący! Poparzyłem sobie palce. No ja już się najadłam. Czas zobaczyć, co wam wyszło. Wow, Kate, no miło mnie zaskoczyłaś. Tak, twoja praca jest tragiczna. Gratulacje, to ty wygrałaś. Zak, spójrz, mam batonika. Tylko nie to, powiedz, że to zły sen, obudź mnie. Nie panikuj, poczęstuję cię. Wow, dzięki, smakuje rewelacyjnie. Kiedy coś się zacznie? Kate, czujesz ten zapach? Tak, ale nie wiem, co to jest. Auć, ostrożnie, Zak. Spójrz na Monikę. Czy czujecie ten smakowity aromat? Ja też go uwielbiam. Z chęcią zjadłabym całą tę pizzę. O, jest jeszcze ciepła. Super. No co tak siedzicie? Pospieszcie się i zróbcie swoje naleśniki, zanim pizza wystygnie. Tym razem muszę się postarać i wygrać. Zwłaszcza, że zrobienie pizzy nie jest wcale takie trudne. Wystarczy narysować koło, a w nim kilka dodatków. O, prawie zapomniałem o brzegach. Gotowe. Pozostaje tylko zalać środek. Myślę, że ja też łatwo mogę to zrobić. Ale zacznę od nadzienia, a nie od ciasta. Mam swoje własne podejście.
Mam też nadzieję, że to ja wygram. Nie będę robić całej pizzy, a zrobię jeden duży kawałek. Właśnie tak. Kurczę, Zakowi wychodzi całkiem dobrze. Jaką wielką pizzę zrobił. Muszę się go pozbyć. Ej, Zak, zobacz, co tam jest. Gdzie? To dziwne, nic nie widzę, Kate. Ustawię jego kuchenkę na najwyższą moc. Przepraszam, Zak, chyba coś mi się przywidziało. Co to za smród? Co się stało z moim naleśnikiem? Dlaczego się spalił? Jak to w ogóle możliwe? Zostawiłem go tylko na sekundę. Muszę go natychmiast odwrócić. Może z drugiej strony wygląda okej. O nie, jest cały spalony. Bardzo mi przykro, że tak się stało. No naprawdę współczuję. Na szczęście z moim kawałkiem pizzy jest wszystko okej. No wygląda przepysznie. Zak, chcesz tu wzniecić pożar? Miejmy to za sobą, zanim nas tu spalisz. Zwłaszcza, że zwycięzca jest już od dawna znany. Nie, to ja miałem wygrać. Zostałem wrobiony. Zak, pogódź się z tym, co się stało. Judy, nie sądziłem, że masz takie silne palce. Ej, czy możecie przestać się wygłupiać? Oj, Lili nas woła. No w końcu, chcę wam przedstawić coś, co będzie dla was inspiracją. Spójrzcie na tego słodziaka. Wow, jest naprawdę uroczy. Chciałabym takiego mieć. No to w takim razie życzę wam powodzenia. Zaczynajcie. Nie ma co czekać. Muszę wziąć się w garść i pokazać, na co mnie stać. Zacznę od żółtego ciasta. To będzie podstawa, ponieważ taki jest kolor minionka. Masz rację, Austin. Ja też wezmę żółte ciasto. Myślę, że jak dotąd sprawdza się całkiem nieźle. Staram się pracować bardzo ostrożnie i powoli. No wygląda fajnie. Nie tak łatwo będzie pokonać Judy. Ale bardzo chcę dostać tego minionka. No wygląda niesamowicie. Muszę go mieć. A Austin jak zwykle buja w obłokach. I ja zamierzam to wykorzystać. No przykro mi, ale muszę interweniować. Przebiję jego butelkę z ciastem, które wycieknie i Austin nie będzie mógł dokończyć pracy. Zobaczymy, co wtedy zrobi. No dobra, a ja tymczasem kontynuuję. Ojej, zamyśliłem się. To dziwne, gdzie się podziało moje ciasto? Dlaczego ta butelka jest pusta? O nie, Judy już prawie skończyła, a ja nadal nic nie mam. Zgadza się, Austin. Powinieneś przyspieszyć, bo mój minionek jest już w połowie gotowy. Co robić? Nie mam żółtego ciasta. Użyję innych kolorów, może coś mi wyjdzie. Myślę, że najważniejsze jest narysowanie kształtu. No ja myślę, że wygląd też jest ważny. I mój minionek się z tym zgadza. Zobacz, jaki jest słodki. Wygląda bardzo atrakcyjnie. Jestem pewna, że mój naleśnik będzie najlepszy. Muszę dodać tylko ostatnie elementy. To wszystko. Można go obracać. Czas się kończy. Czekam na wasze prace. Pokażcie je. No z wielką przyjemnością, Lili. Spójrz na to. Czyż nie jest cudowny? Ojej, jaki piękny. Postarałaś się, Judy. Dziękuję. Czy to oznacza, że wygrałam? Austin, wygrałam minionka. Ej, ej, nie wyciągaj pochopnych wniosków. Lili jeszcze nie widziała mojej pracy. A wyszła mi dosyć oryginalna. Zabierz to, Austin. Nie mogę na to patrzeć. Po prostu nie znasz się na sztuce. Przyznaj się. A poza tym nie jestem gotowy na porażkę. Zaraz ci pokażę. A masz, Judy. Co się dzieje? Austin, przestań. Judy dostała to, na co zasłużyła. No zaraz oberwiesz. Lepiej uciekaj. Wyglądam dziś świetnie. O mój Boże, co za piękność. Nie mogę się sobą nacieszyć. A tak, zapomniałam, że tu jesteście. No dobrze, dam wam nowe zadanie. Narysujcie mój portret. Zapowiada się ciekawie. Jestem w tym naprawdę dobry. Monika, zobaczysz, pokochasz moją pracę. Powiesisz ją w ramce na ścianie i będziesz podziwiać codziennie od rana do wieczora. Monika raczej nie będzie chciała patrzeć na ten bohomas. W przeciwnym razie nie będzie mogła spokojnie spać w nocy. Ale moja praca na pewno jej się spodoba. Uwierzcie mi, potrafię malować portrety jak nikt inny.
I już prawie skończyłam. Kurczę, Zakowi wychodzi lepiej niż myślałam. Będę musiała odwrócić jego uwagę. Zak, na twoich plecach jest jakiś wielki pająk. Zajmij się nim szybko. O nie, pomocy! Ja się boję owadów! Gotowe, naleśnik Zaka zniszczony. Już jest okej, pająka nie ma. Możesz się uspokoić, jeśli oczywiście uda się to zrobić po zobaczeniu naleśnika. Dzięki, że powiedziałaś mi o pająku, Kate. Bałem się, że wpełznie mi pod koszulkę. Dobra, mój naleśnik jest już prawie gotowy. Mogę go odwrócić. Ja też zobaczę, co mi wyszło. No super! Wygląda całkiem nieźle. Mam nadzieję, że mój też wyszedł fajnie. No to sprawdźmy. O mój Boże, dlaczego ten naleśnik tak się rozlał? Wygląda bardziej jak zmora niż Monika. Nie chciałem tego zrobić. No co tak patrzycie? Pokażcie mi swoje prace. To straszne, co się stało z twoim makijażem? O nie, cały spłynął. Tu jest za gorąco. Kate, pospiesz się i pokaż naleśnik. Musimy szybko kończyć. Dokąd biegniesz? Jeszcze nie pokazałem swojej pracy. Nasz pyszny i zabawny challenge dobiegł końca. Czy chcesz go powtórzyć w domu? No to zaopatrz się w kolorowe ciasto i patelnię. Życzymy powodzenia i smacznego. Na razie.